10 państw najbardziej antykonopiowych. Materiał oparty na artykule ze strony hyperreal.info i ten tekst często cytuję. Węgry w węgierskim prawie nie ma różnienia pomiędzy niedozwolonymi substancjami pod względem niebezpieczeństwa. Spożycie heroiny i marihuany ma takie same konsekwencje prawne. Węgierskie prawo zakazuje dystrybucji jakiegokolwiek użycia, jednakże kodeks karny rozróżnia kary ze względu na sprzedaż lub użytek własny. Prawo stanowi, że ilość osobista, jaką można posiadać, to 1 gram substancji aktywnej, co tym samym równa się od 12 do 100 gramów marihuany, zakładając, że marihuana zawiera od 1 do 8% THC na jednostkę masy. Posiadanie większych ilości może prowadzić do kary nawet 10 lat pozbawienia wolności. Polska. W Polsce zarówno import, produkcja, sprzedaż jak i samo posiadanie marihuany, która jest traktowana jak inne narkotyki, jest nielegalne i stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Za samo posiadanie marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast sprzedaż marihuany innej osobie zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, a sprzedaż osobie małoletniej jest zbrodnią, a zbrodnia to czyn, za który grozi Kara nie mniejsza niż 3 lata, w tym przypadku od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. 26 maja 2011 roku wprowadzono zmiany dające prokuratorom możliwość niewnoszenia oskarżeń o posiadanie niewielkich ilości konopi indyjskich do użytku osobistego, jeżeli jest to pierwsze przestępstwo lub jeśli osoba uzależniona jest od narkotyków. Medyczne używanie konopi indyjskich wprowadzono ustawą z 7 lipca 2017 roku, która weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Głoszenia. W jej treści jest mowa o produktach, z których pacjenci będą mogli korzystać: ziła konopi innych niż włókniste oraz wyciągi nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywice konopi innych niż włókniste, które teraz stanowią surowiec farmaceutyczny. Taką możliwość będzie miała osoba po otrzymaniu zezwolenia wydanego na okres 5 lat przez prezesa Urzędu Rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Szczerze cieszę się, że temat medycznej marihuany coraz częściej się porusza, a zarazem cieszę się, że nie ześwirował do reszty ten kraj i nie wprowadzono całkowitej legalizacji. Bułgaria. Marihuana w Bułgarii jest całkowicie nielegalna i została sklasyfikowana jako narkotyk klasy A, czyli wysokiego ryzyka wraz z heroiną, kokainą, amfetaminą i ekstazy. Od zmiany kodeksu karnego z dnia 29 kwietnia 2006 roku stanowczo zaostrzono przepisy dotyczące posiadania oraz dystrybucji konopi indyjskich. Kara za posiadanie nawet niewielkiej ilości wynosi od roku do 6 lat więzienia oraz jest kara grzywny o wysokości od 1000 do 5000 euro. W przypadku posiadania w celu dystrybucji, czyli handlu narkotykami, kara może wynosić od 2 do 8 lat pozbawienia wolności, a w wypadku niewielkich ilości od 3 do 12 lat. Dla znacznych ilości od 5 do 15 lat, kiedy jest wykonywana przez zorganizowaną grupę przestępczą. W takich przypadkach maksymalna wysokość grzywny do ustalenia wraz z czasem odbywania kary wynosi 50 Euro. Uprawa konopi indyjskich jest karana od 2 do 5 lat więzienia oraz grzywną do 5 tysięcy euro. W wypadku hodowli konopi indyjskich dla organizatora grupy handlowców grozi nawet 20 lat więzienia i 100 tysięcy euro kary. Dość skomplikowane widać na każdą sytuację mają inną karę. Francja. Uprawa, sprzedaż, posiadanie lub spożywanie konopi indyjskich we Francji jest zabroniona i zagrożona karą grzywny i pozbawieniem wolności na okres do jednego roku. Od dnia 8 czerwca 2013 roku pochodne konopi indyjskich można stosować we Francji do produkcji produktów leczniczych. Produkty można uzyskać tylko na receptę i zostaną przepisane tylko wtedy, gdy wszystkie inne leki nie przyniosą skutecznej urgi w cierpieniu wywołanym chorobą. Wszystkie produkty z konopi indyjskich muszą być zatwierdzone przez Narod Agencję do Spraw Bezpieczeństwa Medycznego. Francja trafia na większość list z państwami antynarkotykowymi. Bardzo możliwe, że nawet nie przez wymiar kary, który jest niski, ale za intensywność w poszukiwaniu sprawców. Japonia. Posiada dość bezkompromisowe ustawodawstwo antynarkotykowe. Japońska trawka jest nie tylko najdroższa na świecie, ale także jej posiadanie obciążone jest dużym ryzykiem związanym z japońską polityką zerowej tolerancji. Japończycy muszą liczyć się z zagrożeniem karą nawet pięciu lat więzienia za pierwsze przestępstwo. Dla obcokrajowców przepisy prawne są dużo bardziej rygorystyczne. Według departamentu stanu USA należy spodziewać się wyroków długoletniego więzienia, znacznych kar pieniężnych i. Izolacji. Japońskie prawo nie tylko surowo każe użytkowników narkotyków. Jeśli masz ze sobą wyroki za sprawy narkotykowe, ich urząd imigracyjny nie wpuści cię do kraju. Indonezja. Indonezyjskie prawo dzieli narkotyki na trzy grupy, z których pierwsza obejmuje większość narkotyków rekreacyjnych. Marihuana i haszysz zaliczają się do tej samej kategorii co kokaina, metamfetamina i heroina. Kary za posiadanie tych narkotyków wynoszą od 4 do 12 lat więzienia. Grzywny to kwoty rzędu dziesiątek tysięcy dolarów. Jeśli znajdą przy tobie więcej niż kilogram marihuany lub ponad 5 gramów kokainy czy heroiny, typową karą będzie dożywocie. Czas uwięzienia za handel dowolno z tych substancji wynosi do 15 Lat w 2005 roku sąd w Indonezji skazał dziewięciu cudzoziemców o różnym pochodzeniu, znanych jako dziewiątka z Bali, na dożywocie i karę śmierci po tym, jak usiłowali oni przemycić 18 kg heroiny do Australii. Singapur. Ustawa o nadużywaniu narkotyków, która dzieli narkotyki na trzy kategorie, jest według większości standardów bardzo restrykcyjna. Sąd przyjmuje, że handlujesz ziołem, jeśli posiadasz go więcej niż jedną uncję. Jest to mniej niż próg 100 gramów dla opium. Ta ustawa zakłada również, że jeśli policja znajdzie narkotyki w Twoim domu, należą one do ciebie. Respekt budzą w Singapurze nie tylko kary za posiadanie i handel, ale również obowiązująca w tym kraju kara śmierci. Za marihuanę otrzymasz taki wyrok, Rok, gdy jej ilość przekroczy 500 gramów, kary za mniejsze ilości są również dotkliwe. Wyroki pozbawienia wolności sięgają do 10 lat do dożywocia, a kolejną powszechnie stosowaną karą jest chłosta. Co więcej, singapurska policja może w każdej chwili bez ostrzeżenia poddać się narkotestom. Turcja. Turcja ma stosunkowo surowe przepisy dotyczące używania narkotyków. Posiadanie lub sprzedaż nielegalnego narkotyku, w szczególności heroiny, kokainy i marihuany, zagrożone są karą pozbawienia wolności do 24 lat. Za sprzedaż marihuany otrzymasz minimalny wyrok 10 lat więzienia i 15 lat za sprzedanie jej małoletniemu. Arabia Saudyjska. Władze karzą za używanie narkotyków długimi wyrokami więzienia, deportacją i publiczną chłostą. Co gorsza, kary za narkotyki nie są sztywno określone i przewidywalne. W roku 2015 47% egzekucji w Arabii Saudyjskiej związana była z przestępstwami narkotykowymi. Cudzoziemcy nie są traktowani wyjątkowo. Według Amnesty International stanowili 48% osób skazanych na śmierć w latach 1985-2015. 15. Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli raj dla współczesnych blogerów. Czemu nie wiem? Jeśli zostaniesz złapany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na handlu narkotykami, grozi ci kara śmierci. I tak posiadanie wykrywalnego poziomu jakiegokolwiek narkotyków w krwobiegu traktowane jest jako posiadanie narkotyków. Jeśli spożyjesz coś innego, cokolwiek, co sprawi, że w twojej krwi pojawią się substancje, które można odczytać jako narkotyczne, masz, krótko mówiąc, przerąbane. Przed podróżą do Emiratów, jednego z krajów o najsurowszych prawach dotyczących marihuany, upewnij się, że znasz lokalne obyczaje i prawa. Przepisy tego kraju dotyczące narkotyków Narkotyków, najczęściej bywają problemem dla osób przebywających na terenie lotnisk. Procedury bezpieczeństwa na lotniskach są rozbudowane, zaawansowane technologicznie i nastawione m.in. właśnie na wykrywanie śladów marihuany. Funkcjonariusze często zabierają podróżnych na wyrywkowe testy narkotykowe. Także jeśli lubisz sobie zajarać, to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie masz czego szukać, no chyba że więzienia. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie dodaję odcinki i poruszam ostatnio tematy związane ściśle z II wojną światową, ale również czasami odchodzę od tego tematu. Zostawcie koniecznie również tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję. Cześć!